Yo, siemano, z tej strony Maciu, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziomeczki. Dzisiaj będziemy sobie doniczką w Minecrafta, to dlatego, że gramy sobie w chowanego. Jest całkiem spoko mapka na bycie doniczką, także mam nadzieję, że uda nam się. Słuchajcie, w którymś z odcinków pomyślałem, że tutaj można by się schować w tej fontannie, ale tutaj ogólnie respią się szukający, także ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Weźmy sobie na razie tu, słuchajcie, o. Myślę, że tutaj może być na początek spoko kryjówka, bo będziemy ich widzieć. Ty gościu, weź w ogóle, uciekaj ode mnie. Nie! Czy on już mnie zobaczył? Ej, słuchajcie, czy to była najgorsza kryjówka w historii chowanego? Nigdy nie miałem tak, żeby mnie koleś po 5 sekundach znalazł. Czy on mnie goni? Tak! Nie! No nie, najgorzej, słuchajcie, dobra. Tutaj sobie wbiegniemy, myślę, że tutaj już go zgubimy. Słuchajcie, patrzcie. Tu sobie wchodzimy. Siema, dobra. Elo. I w tych krzaczach. Dobra, słuchajcie, już go zgubiliśmy, nice, więc teraz będziemy sobie... Patrzcie, tu jest nasz braciszek doniczkowy brachol, siema gość. Ojojoj, ten nas zobaczył, dobra, słuchajcie, tutaj naprawdę nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało. Weźmy sobie gdzieś dalej, bo, nie wiem, tutaj na przykład, tutaj nikogo nie ma. Halo? Ej, tutaj. To jest dopiero kampa, słuchajcie, jestem co prawda wrog i mnie nie widać. Także naprawdę może być spoko. Problem, jak ktoś mnie zobaczy, tutaj wbiegnie, to ja jestem, wiecie, no, zapędzony w kozi rok, ale słuchajcie, jeżeli on mnie znajdzie, to dam mu dychę, przysięgam, jeżeli on mnie znajdzie, to dam mu dychę, to jest jakiś nick na chórki, coś takiego. Słuchajcie, jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę, subskrypcję na kanale, ale koniecznie z dzwoneczkiem, bo niedługo będą odcinki z serwera Abreivojana, także naprawdę warto gościu subskrybować z dzwonkiem, zachęcam do tego. Okej, słuchajcie, to jest chyba czas, żeby zwiewać. Ej, mamy naprawdę lipę, ten koleś. Jeżeli on mnie znajdzie, powiedziałem, że dam mu dychę. No i będę musiał się wywiązać z tego. Lol, gościu, weź mnie zostaw. Nie, ojojoj, wyłączył mi się sprint, to nie było fajne, czy on mnie goni? Tak, nawet dwóch kolesi mnie goni. To jest przypał, słuchajcie, weźmy sobie tu. Słuchajcie, wbiegniemy sobie na górę. Tu nie można wbiec na górę. Szybko, dobra. A, spotkałem się z nim w drzwiach, ale i tak mnie nie złapał. Dobra, jeszcze raz tutaj do tego ogrodu, słuchajcie. Jeszcze raz tutaj musimy uciekać przed nim. LOL. Ej, to jest najgorszy pościg na świecie, no słuchajcie. Pyk, dobra, biegniemy sobie tutaj. Nie ma gościu, elo. Czy mnie jeszcze goni? On jest mega wolny, słuchajcie. On jest raczej chyba słaby w tego hide and seeka. Nie wiem, może gra pierwszy raz, czy coś takiego. Ale raczej słabo mu to idzie, gonienie mnie. Siema, gościu, będziemy się z tobą ganiać. W ogóle, to jest, słuchajcie, berek czy chowany? Bo ja już sam nie wiem, słuchajcie. Nie, nie zamknąłem tych drzwi. O, ale lipa, czy goni mnie? Dwóch kolesi. Co? Gościu, zostaw mnie. Nie. Nie, i mnie załatwili, no słuchajcie, to musiało się tak skończyć. Straszna lipa. Ale zaczynamy arenkę od mega pościgu, no bo właściwie, słuchajcie, minęły ponad 2 minuty i ja cały czas uciekałem. Muszę pamiętać, żeby tu się jednak nie chować, bo tutaj to wygląda fajnie. Taka fontanna, gościu, to takie krzaczory wyglądają spoko dla doniczki. No, ale jak widać, kończy się to nie najlepiej często. Pyk, może tutaj ktoś się schował, siema. Siemano, gościu, hejka, naklejka, o. Szukamy, słuchajcie, 20 osób się chyba, to jest naprawdę mega dużo. Także ja liczę, że tutaj najpierw się pobawiłem troszkę z tymi szukającymi, a teraz się pobawię z chowającymi, no to by było na pewno spoczko. Aż 20 osób, to jest niemożliwe. Dobra, tutaj ktoś jest. Halo? Co? Beacon jest? Ej, halo, gościu, co ty robisz? No rozwalony, ale mnie tak zaczął trollować. Dobry wariacik jest, no naprawdę. Liście. Doniczek 10. Ja cię gościu. Jak 10 doniczek ja mam znaleźć? To mi zajmie milion lat. No przysięgam wam. Może jakieś tutaj? Halo. Dzień dobry, Maciuś. Wiecie, chyba znalazłem doniczkę. Pykcie. Jeszcze pikon tu jest. Wow, tutaj były dwie osoby, ale cool. I czekajcie, czy to jest ziomek? Tak! Tak, i kolejną już, słuchajcie, znalazłem. Już kilka osób, nie wiem co prawda ile, nie, 3 i jedną osobę zgarnął mi ten ziomek, także słuchajcie, 4 osoby już znalezione, wow, czy tu można wejść? Średnio bym powiedział, tutaj też tak, no średnio. Lećmy dalej, słuchajcie, 40 sekund, może uda się nam jeszcze to wygrać. Zresztą no, to by było mega ciężkie, nie ma co ukrywać, że to by było mega turbo ciężkie. Tam ludzie lubią się chować, za tym fortepianem. No nie tym razem, niestety 30 sekund, ale mało czasu.
Łe, gościu, gościu, dobra. Szybko, 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 no cokolwiek, żeby jeszcze kogoś znaleźć. Żeby tutaj inspektor Maciok, wiecie, no po prostu musi pokazać się jak najlepszej strony. Siema, 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 siema tutaj. Dobra, ktoś jest? No nie ma, słuchajcie. Wow, aż 13 osób to wygra. No to szkoda, słuchajcie, że ja tak łatwo dałem się im znaleźć. No bo naprawdę to widocznie nie było takie trudne. O cię, gościu, zaatakowały! Zaatakowała mnie doniczka i piecyk i nie zdążyłem ich rozwalić. No trudno, słuchajcie, lecimy sobie szybko na kolejną arenę. Szkoda troszkę tej pierwszej, ale naprawdę ten pościg na początku był mega, mega fajny. 11 graczy jeszcze, słuchajcie, no. 12 graczy potrzeba, to jest dużo, ale przynajmniej może uda mi się tego parku raz zrobić. Jestem ciekawa, jaka będzie kolejna mapa, w sumie możemy zagłosować. Bora Bora, ej, co to jest za mapa, ja jej nie znam. Nie mam pojęcia, ale możemy na nią zagłosować. Ej, tam jak chłopaki ją chcą, to jazda, słuchajcie. Tylko żeby dołączyło 9 osób, no pliska. A wy, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mordeczki, to zachęcam do tego. Przypominam także właśnie o dzwoneczko, bo on jest mega ważny. Już lada dzień jest start serwera chłopaków. Jak na razie cały czas on jest w fazie beta, wy o niego cały czas pytacie, kiedy live'y, kiedy takie inne. Ale gościu, no tam po prostu musi być wszystko dopracowane. No my już nie możemy się doczekać. I to myślę, że nawet bardziej od was doczekamy, no bo wiecie, żyjemy tym cały czas i jak to tylko wystartuje, to będzie się działo. Także gościu, przypominam właśnie o subskrypcji. Jak wyjdzie mi ten parkour, no to musisz zostawić subika. O gościu, taką mamy umowę, że musisz wtedy zostawić subika. Mam 30 sekund, żeby mi się udał ten skok. Słuchajcie, ja muszę się skupić tutaj, a nie tyle do was gadać. Gościu, dobra, teraz robimy skok ciszy. Nic nie mówimy, wy też nic nie mówicie i skaczemy. Jeszcze drugie podejście, mamy jeszcze 5 sekund. No nie, gościu, no oczywiście na wizji nic mi się nie udaje tutaj. Ej, lampa, nigdy nie byłem lampą. Robimy to, słuchajcie, jedziemy na kolejną arenę i będziemy właśnie takim lampionem, czy cokolwiek, lampką. Nigdy nią nie byłem. Co to będzie za mapa? Może jakaś nowa. No nie, to jest ta mapa, słuchajcie, gdzie najlepiej jest być, nie wiem w sumie czym. Bo tutaj siankiem nie można być. Dobra, gdzie się można wbić? To jest ten domek. Nie. Tutaj oczywiście chce się wbić na górę. Na jeden z tych domków, tylko że ja nie wiem, do którego można właśnie tam wejść, a do którego nie za bardzo. Bo nie wszystkie mają takie tajne wejście. Ten na przykład, słuchajcie, widzę, że nie ma. Okej, mamy lipę, dobra, biegniemy do trzeciego. No słuchajcie, czasem to jest tak, że wbiegasz do pierwszego i masz już właśnie to wejście. Czasem jest tak, że szukasz pół mapy i nic ci się nie udaje. Spoko, może to tutaj. Wej, to też nie tutaj, a tutaj, a wiecie, no już szukający na pewno ogarnia temat. Okej, tam biega sobie. Tam sobie gdzieś biega, spoko. Niech sobie biega, słuchajcie. O nie, dobra, uciekamy na dół, ale mamy lipę, no słuchajcie, szukałem tego domku, no i przez to prawdopodobnie mogę przegrać. Ej, no to by na pewno było niefajne. Ale wbiegnijmy sobie tu, słuchajcie. Tak, to jest ten domek. Patrzcie, skaczecie tutaj, pyk, dobra. Nie wiem, który to jest z kolei, chyba z piąty, ale udało się. Tu sobie zamkniemy, melon tu jest, siema melon. I sobie zamykamy. Słuchajcie, teraz sobie staniemy gdzieś po zewnętrznej może? Bo tutaj, słuchajcie, oni mogą mnie widzieć. Kolesie tam biegają. No i mamy kryjówkę, co prawda trochę się wyróżniamy, ale będziemy widzieć, jeżeli szukający będzie się do nas tutaj wbijał. Nawet mamy jakiegoś tutaj braciszka. Patrzcie, siema gościu, siema lampa. Elo lampa. Tam są spoko też kryjówki, ale to potem, słuchajcie, wszystko z czasem. Naprawdę wszystko z czasem. Tutaj ziomek biega. Elo. O nie. Dobra, ktoś się z nim klepie. Ej, ktoś się z nim tam klepie, spoko całkiem. A ja bym sobie stanął, patrz, tak jak on, elo. Tutaj jest symetria, ej. Nie powinni się tego czepić. O gościu. On to ogarnia, on ogarnia to przejście. Dobra, słuchajcie, nawet jeżeli tu będzie chciał wejść, to go zrzucim. Ej, to jest mocny zawodnik, ja już go lubię. Co ja bym stanął na nim? To by na pewno było spoko, ale wtedy nie ma opcji, że ktoś nas nie zobaczy. Tam jest kolejna lampa! Ej, może do niego sobie pójdziemy?
Ej, patrzcie, on skacze. Ej, te lampy są naprawdę mega przyświrowane. No co robisz, gościu? Tak, biegamy sobie w kółko z nim. Tak, gonimy sobie. Berek, Berek, gościu, teraz ty mnie gonisz. No patrzcie, co on robi. Ej, dobry jest wariat. Będziemy sobie tutaj tańczyć. Na dachu. Tam jest jeszcze ta lampa. Była przynajmniej jedna. Nie ma. 2,5 minuty i go kolesie nas ewidentnie nie... Trzecia lampa przyszła do nas, nice, to jest mistrzostwo. Teraz słuchajcie, jak koleś tutaj tylko wejdzie, to wszyscy go naparzamy i to będzie mistrzostwo. To będzie coś pięknego. Ale on nie... Okej, on tu jest. Klepiemy go teraz. Tak, patrzcie, nie pozwalamy mu wchodzić, klika. Zrzucamy go. Spadł! Jest! Nice, udało się, co prawda. A nie, dobra, jest jeszcze ta lampa. Kozacko, słuchajcie, trolujemy go. Jesteśmy lampką, zostało 2 minuty. To jest bardzo dużo czasu. Ale jest tutaj mój kompan. I jeszcze... Dobra, gościu, zrzucamy cię. Zrzucany jesteś. Nie. On mnie rozwali. Rozwali mnie. Nie! Jakim cudem? Przecież ta lampa mi nie pomogła. Łe, słuchajcie, lipa straszna, ponieważ myślałem, że jednak, ja, skoro jesteśmy lampowymi braćmi, to się jakoś obronimy. No ale trudno. No ale trudno, gościu, no takie już jest życie, że umiesz liczyć, licz na siebie. Łe. Widzicie, jeszcze przed chwilą bym się z nim kolegował, a teraz próbuję go załatwić. No takie życie, słuchajcie, na hide and seeku. Co zrobisz, no? Oczywiście, gościu, ja nic do ciebie nie mam. Po prostu muszę cię zniszczyć. Minutka została. 14 osób się chowa. Ej, to jest jakiś odcinek wygranych chowających, a ja ani razu mi się nie udało przetrwać. LOL. Dziwne. Ty, gońmy cię, wariacie, zwariowany. Ty, no naprawdę, on dobrze ucieka, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ja go dogonię kiedyś. Ej, ale lipa, ja go naprawdę nie mogę dogonić. No stary, no daj mi się, proszę. Elo, jeszcze dynia się dołączyła. No co tu się dzieje? Teraz patrzcie, zamieniliśmy się. Teraz ja będę gonił dynię. Lol, 30 sekund. Wow, naprawdę szacun dla kolesi, że potrafił tak dobrze uciekać. No ja też próbowałem i mi się jakoś nie udało. Dlatego... Nie. No halo, proszę, no nie rób mi tego. No stary, no 2 hity dostał, jeszcze jeden tylko. 10 sekund, to słuchajcie, no to... LOL, znowu ta lampa. Ej, ten odcinek jest jakiś mega naprawdę dziwny. I melon jeszcze, siema. No słuchajcie, co tu się dzieje, no przegraliśmy, hajdersi wygrali. Także całkiem spoko, pamiętajcie, że jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to łapeczka w górę i subskrypcja na kanale, ale z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego odcinka, yo!